W dzisiejszym odcinku przed wami zgadnij, jakim skinem jestem. Wszystko polega na tym, że Ewela chowa się pośród 50 skinów, a ja pytaniami muszę dojść do tego, którym skinem jest Ewela. A ja będę musiała wybrać jakiegoś wakacyjnego skina, tak żeby Rafał się nie domyślił, która to ja. Widzowie, custom już jest gotowy, także Ewela, wybieraj skina i życzę ci powodzenia. Mamy wybrać jakieś tutaj wakacyjne skiny. Ja zbyt dużego wyboru nie mam, ale postaram się wybrać takiego skina, którego Rafał nie odgadnie. I wybieram sobie takiego pana. Oj, nie podglądaj! Także zmieniamy. Dobra, zmieniłam już. Tutaj sobie damy coś takiego. I myślę, że to nie będzie pasowało, ale dajmy sobie to. Także ja jestem gotowa. Także widzowie, jak możecie zobaczyć, mamy tutaj pełno ludzi załadowanych. Wszystko polega na tym, że oni muszą stanąć tu na kładce, no i ja będę zadawał pytania. Gdy zostanie mniej niż 3 osoby, no to będę musiał zgadnąć spośród tych 3 osób. No i Rafał po zadaniu każdego pytania może wyeliminować tylko 3 osoby. Widzowie, zanim jeszcze zaczniemy, pamiętajcie, żeby używać kodu Ewela w sklepie. Sprawdźcie jeszcze dzisiaj, czego macie. Także co, widzowie, przechodzimy do pierwszego pytania. I zanim jeszcze zadam pierwsze pytanie, pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę pod tym odcinkiem, jeśli chcecie więcej tej serii. I pierwsze pytanie brzmi: Ewela, czy masz sandały? Czy mam sandały? Nie. Wiem. To nie są chyba sandały. Nie znam się na butach. Czyli na pewno Ewela ma buty. Na pewno nie typowe sandały. Jak coś. Okej, czyli czekajcie. Czyli ten ziomek nie ma... Czyli Ewela nie ma sandałów. Czyli jak ktoś ma sandały, to ja muszę wyeliminować. Tylko czy ktoś tutaj ma sandały w ogóle? Czy to nie są takie typowe? Ja nie wiem, czy ty masz w głowie, że sandały. Nie wiem, jak z czym ci się kojarzą sandały. Szczerze powiem, że ja też. Dobra, anulujemy to pytanie. Przechodzimy do pytania numer 2. Pytanie numer 2 polega na tym, czy masz bluzkę na ramionczkach. Na ramionczkach nie. Czyli wszystkie osoby, które nie mają bluzki na ramionczkach, powinny teraz odpaść. Czyli jest to osoba numer ta. Które mają, powinny odpaść. Bo powiedziałam, że nie mam na ramionczkach. Tak, 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 tak. No, ja źle powiedziałem, sorry. Także tutaj druga i tutaj trzecia osoba. Ja jeszcze rozglądnę się tutaj i muszę przeglądać po prostu te skiny, żebym mógł zadawać lepsze pytania. Ja jeszcze w ogóle muszę przypomnieć, że Rafał nie może zadawać pytania, czy jestem kobietą, czy mężczyzną, żeby nie było mu tak zbyt łatwo. Ewela, czy masz gołe stopy? W sensie nie masz nic na nich. Nie, mam buciki. Czyli Ewela ma buty, czyli tego ziomeczka no, musimy wyeliminować. W ogóle to jest mega fajny skin, mi się podoba ten skinek. Czyli tak, Ewela ma buty. Czy ktoś tu jeszcze ma gołe stopy? Przejdźmy się, tak, przejdźmy, przejdźmy. Tu nie ma nikogo, nie ma nikogo, nie ma nikogo. Ojejoj, no nie, niedobre. Dobra, Ewela, czy twój skin ma spódnicę? Nie. Czyli nie ma spódnicy, czyli tutaj mamy kobietkę, która ma spódnicę. Na pewno to nie są spódnice spodenki, czy coś takiego. Także tego ziomeczka możemy wyeliminować. Czy ktoś tutaj jeszcze ma spódnicę? Trzeba się tak wpatrywać w te skiny wszystkie. No to jest niesamowite, czyli aha, czyli jeden z ziomeczek. Dobra, Ewela, kolejne pytanie. Czy twój skin jest związany z niebem? Wakacjami jest związany, to miały być wakacyjne skiny. Wiem, ale czy masz jakieś elementy, na przykład gwiazd, księżycy? Co to w ogóle za pytania, Rafał, zadaje? On zadaje takie pytania, że ja nie wiem, jak odpowiedzieć na to, ale wydaje mi się, że nie. Wydaje ci się, że nie, no bo mamy tutaj takiego gościa, co ma gwiazdkę po prostu. Kubio. Zadajesz takie pytania, że likwidujesz zamiast po 3 osoby, to po jednej, nie? Takie jakieś słabe pytania zadajesz. No bo ciężko jest zadać, no nie wiem, jak, no ale faktycznie słabe pytania. Nie chcę takich, co zawsze zadajemy. Przez to, że są też mega, mega kolorowe skiny i nie wiadomo o co zapytać. Stańcie wszyscy do mnie plecami. Wszyscy obracają się teraz do mnie plecami. I Ewela, pytanie brzmi, czy masz plecak? Nie mam plecaka. Ale widzę, że bardzo dużo osób nie ma plecaka. No właśnie, ja myślałem, że ej, no faktycznie chyba nie ma nikt plecaka. No to jest jakiś dym. Co tu się dzieje? Ej, naprawdę nie ma plecaka! Dobrze, grają ze mną w teamie. O, ja cię kręcę, dobra. Ewela, czy masz... Czy masz bransoletkę na ręce jednej i drugiej? Nie. Okej. Raz. Dwa. To bliźniaczki, trojaczki to były. Właśnie nie wiem, co oni sobie tak stanęli tutaj. Dobra, kolejne pytanie. Czy twój zbierak to maczuga? Maczuga nie. No to ty, ziomeczek, musisz wylecieć. Pokażcie teraz wszyscy zbieraki. Kogoś tu jeszcze widziałem z maczugą. Dobra, tutaj jest maczuga. Siema, byku. W sensie, no, taka wiecie. Chyba to jest maczuga. Mam nadzieję, że ja tutaj... No... Ewela, czy w twoim skinie jest coś ze świata Star Warsowego? Nie. Czyli tego ziomeczka też możemy wyeliminować, bo to był zbierak właśnie ten nowy. I pytanie, czy ktoś tu jeszcze coś ma Star Warsowego? Wydaje mi się, że nie. I naprawdę ciężkie te pytania zadajesz i ja się muszę na każdym zastanawiać, czy na pewno mówię prawdę. Ewela, czy masz czerwone spodnie? Nie. I zobaczcie, teraz mamy do wyeliminowania. Raz. Ło, ile czerwonych spodni. Dwa.
chciał się przebrać jeszcze. I trzy. Okej, teraz każdy z was niech zatańczy jakiś taniec, taki, żeby cały czas trwał. Okej, jak możecie zobaczyć, teraz mamy bardzo dużo osób, które tańczą. I Ewela, czy twój taniec jest kolorowy? Nie. Czyli tak, jest tutaj mamy raz. Mało kolorowy, bardzo mało kolorowy. Dwa. Jak może być taniec kolorowy? No i trzy, na przykład tańczysz tą tęczę, no nie? Co trzymasz w rękach? Żartowałam. Ewela, czy masz gołe nogi? Mam gołe nóżki. Czyli znowu możemy wyeliminować tutaj raz. Dwa. I tego ziomeczka też możemy wyeliminować w sumie. Czy jesteś związana z jakimś bossem? Czyli na przykład bossem była Julka, bossem była Sky, bo magierzy byli przy bossie. Nie, 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 chyba nie. Czyli tak, tego ziomka możemy wyeliminować, ponieważ on był na rekinie. Ten był pomagierem mroku, czyli z bossami, w sensie chodzili przy bossach. I mamy tutaj Sky wakacyjną, która wygląda w ten sposób i też możemy ją wyeliminować. Przed chwilą niechcący wyciągnęłam broń, bo mam też broń, ale nie zauważyłeś tego. Co ty gadasz? Farta miałam mega. Dobra, w takim razie teraz pytanie brzmi moje tak. Czy twój skin, Ewela, ma czapkę? Nie ma czapki. To pytanie, co jest czapką, a co jest kapeluszem, bo to jest kapelusz, a czapkę na pewno mamy tutaj, czyli raz. Nawet ja nie pomyślałam o tym. Czapkę chyba też mamy tutaj, to jest dwa. To w lecie chodzi w czapce, powiedzcie mi. Ewela, czy twój skin ma rozpuszczone włosy? Nie, tak jak ja dzisiaj specjalnie też związałam, bo jest gorąco, w lecie jest gorąco i się nie chodzi w rozpuszczonych. Okej, czyli to jest na pewno ten skinek, który ma rozpuszczone. Tutaj mamy kolejny z rozpuszczonymi. Tutaj mamy gumkę, tutaj mamy takie koczki. Kurde, no właśnie z tymi facetami. To są rozpuszczone, rozpuszczone. Proszę bardzo. I tak, Ewela, kolejne pytanie moje jest takie. Czy twój skin ma spodenki? Ma spodenki. Ale pytanie, czy to są kurde, no wszystkie teraz znowu mają. Czyli tak, czekajcie, spodenki? Zdaje się spódnicę już, no to każdy ma spodenki. Znaczy no. Spodnie albo spodenki. Nie, czy twój skin ma krótkie spodenki? No tak. Dobra, czyli tutaj raz. Czyli spodenki nie mogą być długie, no tutaj mówisz, spodnie, a spodenki to co innego. Czy twój skin jest związany z sezonem UFO i był on za darmo dla każdego w karnecie, w sensie no? Nie wiem, ale chyba nie. To inaczej, czy twój skin ma zieloną koszulkę? Nie. Okej, bardzo dobrze, bo jest tych skinów dosyć dużo. Jedni. Ewela, teraz moje pytanie brzmi, czy twój skin ma buty trapery? Nie. Jak to w lecie w traperach? I tutaj jeden. Tutaj dwa. I tutaj już wszyscy mają takie podobne. Okej, Ewela, czy twój skin w ogóle ma buty? Ma buciki. Ładne buty ma. Ewela, kolejne pytanie moje jest takie. Czy twój skin ma element czerwonego? No. Czekaj, muszę zobaczyć. No ma. Czyli tak, czekajcie, tutaj mamy spodenki, tutaj mamy to, tutaj mamy to, tutaj mamy to, tutaj mamy to, tutaj chyba nie ma nic czerwonego, proszę bardzo. Oczy miała czerwone. Jeden. Miała? Oczy czerwone. Nie. A czekajcie, bo tu nie sprawdziłem, a tu jest inny zbierak. Dwa, tutaj ma i tutaj też ma. Dobra, Ewela, czy twój skin ma zielony kolor? Nie jestem pewna, ale chyba nie. Nie ma zielonego koloru, ale to wiesz, pamiętaj, chodzi o plecak, zbierak i wszystko. No wydaje mi się, że nie. Wydaje ci się, że nie. No tutaj mamy na pewno zielone arbuzy, także tutaj kasujemy. Tutaj mamy na pewno ten wąż może być. Ej, już tak mało osób zostało, zaraz możesz się obstawiać. A, zielony, zielony, no tu chyba nie ma jeszcze zielonego. Dobra, ile osób zostało? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć tylko. A ja nie mam zielonego pojęcia, którym skinem jest Ewelina tak naprawdę. Czy Ewela w dzisiejszym odcinku wygra? Ja nie mam zielonego pojęcia. Dobra, Ewela, czy twój skin ma gołą klatę? Nie. Czyli czekajcie, gołą klatę ma driftik na pewno. To było dobre pytanie. Tu jest drugie. Okej, czyli trzy osoby. Dobra, widzowie. Nie mam zielonego pojęcia, ale muszę tutaj o tym, co mówiłem wcześniej. Czy ma zielony kolor? Podobno nie, czyli ten by odpadał. Czyli ty teraz musisz obstawić, którym skinem jestem ja, tak? Tak, teraz muszę już obstawić, ale no daj mi jeszcze chwilę. Czyli na pewno nie jest tym skinem, Ewela, czyli zostaje nam ten i ten. Spodenki, spodenki. Element czerwonego, element czerwonego. Brak plecaka, brak plecaka. Buty trapery, no i to nie są takie trapery, to są takie tenisówki bardziej, no i nie wiem jak to można by było. Tu mamy takie...
Takie buty. Czy ja zadawałem jeszcze jakieś pytanie o butach? Pytałem o sandały. Ej, nie pamiętam. Dawaj, do 10 obliczam. Dobra, ej, nie wiem. Nie pamiętam z tymi butami, jak ja zapytałem, czy ma buty. I ty powiedziałaś chyba, że nie. A ta ma bardziej pod sandały, więc ta powinna odpaść. Więc tym skinem jest Ewela. Tutaj ten skinek. Obstawiam, że to jest Ewela. Sprawdźmy to. Prezes. Czyli ten skin Ewela. Anonimowy. Przegrałeś, to byłam ja! To byłaś ty tutaj? Tak! Ale tam o sandały. Jak ja się pytałem o te sandały? Powiedziałam, że nie wiem, co masz na myśli, że sandały. I zlikwidowałeś te pytania, bo nie wiedziałem, czy to są sandały, bo to nie były takie typowe sandały. Aha, bo to było pierwsze pytanie i to pierwsze powiedziałem, że anulujemy. Dobra. XD.